zaczęła bardzo małym dzieckiem. Później jak była starsza, na oklep zaczęło jej się jeździć dużo trudniej. I szukaliśmy możliwości zrobienia i przygotowania siodła takiego, w którym czułaby się wygodnie, komfortowo i bezpiecznie. Zaczynałam jeździć na koniu, to jeździłam w większości czasu na z pasem wodorzeckim, ale po czasie stało się to trudne, ponieważ zaczęłam spadać z konia, bo nie mogłam się na nim utrzymać. Początkowo zaczęliśmy szukać kogoś, kto by pomógł mi jeździć swobodnie na koniu. Tutaj w Jamtarze spotkaliśmy się z panem Wojtkowiakiem, który robi siodła westernowe i okazał się tak dobry, żeby zrobić dla mnie siodło. Pewnego razu tutaj podczas pobytu w Jamtarze zetknąłem się z Agnieszką, której mama poprosiła mnie o wykonanie siodła dla niej, ponieważ ona od urodzenia nie chodzi i nie będzie chodziła. Jest to siodło przystosowane dla osób niepełnosprawnych, które chcą jeździć konno, nie mają na czym. Siodło zbudowane jest na bazie łęku od siodła westernowego. Różni się od tradycyjnego siodła tym, że bardziej podniesiony jest tylny łęk. Na przednim łęku zamocowane jest oparcie pozwalające się trzymać rękoma, ponieważ ona nie anglezuje, utrzymywać równowagę i tak jakby troszeczkę anglezowała. Spowodowane jest to tymi szczemionami, które są bezpieczne, pozwalają się w razie upadku wypiąć. Szczemiona nie są moim produktem, natomiast samo siodło jest wykonane w ten sposób, że są tak jakby trzy możliwości mocowania. Jakiego konia powinniśmy wybrać do hipoterapii? Przede wszystkim to musi być koń nie za duży. Jeśli chodzi o wiek konia, powinien być koniem dojrzałym i dobrze ujeżdżony. Jeśli chodzi o mechanikę ruchu, to również ma to być koń wygodny. Osoby często, które mają problemy z chodzeniem i tak dalej i całą swoją jakby ciało mają ułożone na koniu w siodle, w momencie kiedy koń niewygodnie chodzi, odczuwają dyskomfort. Koń, który po prostu jest wykorzystywany do hipoterapii, musi być na tyle dobrze ułożony i lekko noszący, żeby instruktor mógł również na takim koniu jeździć bez siodła. Koń, który powiedzmy wyrzuca, jest nieprzydatny. Spokojnie. Ten koń powinien się poruszać spokojnie trzema podstawowymi chodami. Tempem, kłusem i w wyjątkowych wypadkach również galopem. Jest to bardzo spokojny koń, który zachowuje się prawidłowo w różnych warunkach, dlatego że nie może się, przede wszystkim nie może to być koń bardzo chłopniki.
te sientes mal como yo. No permitas que el orgullo sea decida por los dos, porque tú sabes que te quiero y todo lo que dije no es verdad. Deja tus miedos, podemos, si quieres volverlo a intentar. Dime qué es lo que puedo hacer. Mogę dojeżdżać do plaży, gdzie na wózku nie zawsze się dodaje, na konie mogę wejść do wody, trochę popluskać z koniem. More action.
shouted out above the crowd. And I said, hey, pretty lady, won't you give me a sign? I'd give anything to make you mine, oh mine. I'll do your fiddling bee at your beck and call. Yeah, I've never seen anyone looking so fine. Man, I gotta have her, she's a one of a kind. I'm going once, going twice, I'm sold. I'm a lady in a long black dress, but she won my heart. It was no contest, with a ruby red lips, blonde hair, blue eyes. Well, I'm about to bid my heart goodbye. Tutaj Paweł Bill nauczyli mnie jeździć dobrze, łapać to na dół. She's a 10, I know. She's got ruby red lips, blonde hair, blue eyes, and I'm about to bid my heart to